Dzisiaj w Chatce Rzeka trwa piękna inicjatywa. Fundacja Pomagam w Biegu zorganizowała akcję charytatywną właśnie dla naszych psich przyjaciół ze schroniska w Nowodworze. Na akcji charytatywnej będziemy mogli zakupić portrety właśnie psich przyjaciół, którzy tutaj nam dzisiaj towarzyszą. Te portrety wykonali studenci z Wydziału Artystycznego UMCS. Zapraszam do obejrzenia relacji z tego wspaniałego wydarzenia. Dzisiaj w Chatce Rzeka jednoczymy się tak naprawdę wokół idei pomagania i współodczuwania. Z jednej strony Chatka Rzeka to miejsce kultury, sztuki, mediów, tworzenia, ale to także miejsce, w którym łączymy ludzi, którzy podobnie czują. A pomaganie to jest potrzeba, to jest współodczuwanie, to jest budowanie społeczności. Te 12 psów, które prezentujemy dzisiaj przed Państwem, znajdą wreszcie swoje wymarzone, kochane domy. I trzaki zupełnie nie radzą sobie w schronisku. Wówczas trafiają pod nasze skrzydła, pod skrzydła stowarzyszenia. I właśnie szukamy dla takich psów domów tymczasowych. Te domy są cennym darem, naprawdę. To jest coś, co bardzo, bardzo poszukujemy. My takim domom zapewniamy wszystko. Zapewniamy karmę, zapewniamy oczywiście leczenie naszym psom, jeżeli takie jest. Rady behawioralne. Byle to ktoś zgodził się zaopiekować takim psem do czasu znalezienia budowy stałego. Szanowni Państwo, ten wawisarz jest wyjątkowy, ponieważ obok prac plastycznych mamy udział, którego celem jest wsparcie potrzebujących. A potrzebującymi są zwierzęta, są psy, które są naszymi przyjaciółmi. Ja z tego, jak tworzyłam swoją pracę, przede wszystkim myślałam o tym, że będę pomagać psom, będę pomagać schronisku. I głównie to się liczyło. Nie to, żeby zrobiła też coś, co się spodoba ludziom, a żeby jednak chcieli mieć coś takiego w swoim domu i żeby cieszyli się zarówno z tego, żeby mi pomóc, i zarówno posiadać coś pięknego. Jak widać, zapotrzebowanie na nowe, kochające domy dla naszych psich przyjaciół jest ogromne, a my dzisiaj dzięki pięknej wystawie przygotowanej przez studentów Wydziału Artystycznego zobaczyliśmy, jak trafne i jak inspirujące potrafi być połączenie sztuki i pomocy potrzebującym, w tym przypadku pieskom. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia.